Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Wojewodo, w swoim sprawozdaniu przedstawia Pan informację, że 21 lipca 2009 roku Komitet Sterujący Programu dla Odry przyjął uchwałę aktualizację programu. Ja oczywiście już o to pytałem Pana Wojewodę także na posiedzeniu naszych komisji, ale chciałbym tutaj jakby doprecyzować i uzyskać odpowiedź, czego dotyczy właśnie ta aktualizacja. Czy ona uwzględnia także powódź 2010 roku i jej doświadczenia? A jeśli nie, to jaka jest szansa, żeby właśnie te doświadczenia, które pokazały, że powinny być jeszcze inne inwestycje w tym obszarze realizowane, jaka jest szansa, czy znajdą one się w tej zaktualizowanej ustawie? Dziękuję.